Cześć! Mamy już gotowe tekstury i przyszedł czas na stworzenie materiałów. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto trochę posprzątać, ponieważ każdy etap tworzenia naszego modelu pozostawiał po sobie serię plików, wśród których możemy się obecnie nawet trochę gubić. Dlatego stwórzmy katalog według nomenklatury Unreala, czyli SM jak Static Mesh, podkreśnik książę, podkreśnik 01, ponieważ książąt może być kilka, ten jest pierwszy, więc jest o nazwie 01. Tutaj stworzymy trzy katalogi. Pierwszy z nich to będzie Textures. Najlepiej po angielsku, wtedy unika się polskich liter. Tak jak w tytule tego odcinka na przykład. I tutaj wrzucamy wszystkie pliki TGA, czyli nasze tekstury. Stworzymy jeszcze jeden katalog, Meshes. Tutaj umieścimy nasze pliki FBX. Jeszcze ich nie mamy, ale niedługo się pojawią. No i jeden katalog, w którym stworzymy pliki, które można później edytować, jeżeli wystąpi jakiś błąd. Na przykład pliki Photoshopa, jeżeli będzie poprawiać tekstury, czy pliki Maxa, jak na przykład ten. Wrzucimy tutaj do backupa. OK, save. Przejdźmy do Material Editora, który nieco przypomina Unrealowy edytor materiałów. Stworzymy tutaj materiał typu standard, bo dla naszego modelu jest zupełnie wystarczający. Jednak trzeba pamiętać, że nasz model ma dwa materiały, więc trzeba skorzystać z obiektu, który łączy kilka w sobie. Ten łączy akurat domyślnie 10, możemy zmniejszyć ich liczbę na 2 materiały, bo tyle dokładnie nam potrzeba. Czyli wpisujemy 2, OK. Możemy też zmienić nazwę materiału, ponieważ w pliku FBX, który będzie importowany w silniku, poza nazwą modelu są też nazwy materiałów i lepiej nazwać je według nomenklatury właściwie, aby móc je później rozróżnić, czyli określić, który materiał jest odpowiedzialny za który identyfikator materiału w modelu. OK, stworzymy materiał typu standard, czyli chwytamy ten materiał i przyciągamy na widok siatki. OK, tutaj jeden, no i drugi też, ponieważ potrzebujemy dwóch różnych materiałów. OK. Żeby połączyć je z kompozytem, wystarczy chwycić je za slot po prawej i połączyć ze slotem po lewej stronie subobjecta. OK. Teraz zmienimy nazwę może. Material H13 zmienimy na M jak material. Podkreśnik książę, podkreśnik 01. Podkreśnik 01, bo to jest jeden z dwóch materiałów. OK. W drugim zrobimy to podobnie, tylko tam na koniec damy 02. Czyli M, książę, 01, 02. OK. Teraz możemy przypisać materiał do materiału tekstury. Na początku teksturę koloru, czyli base color. Znajduje się w katalogu tam, gdzie to umieściliśmy. Powinniśmy połączyć tą teksturę z diffuse color, ponieważ odpowiada ona za kolor obiektu, a dokładnie kolor odbicia, czyli diffuse color. OK. Wybierzmy jedną z nich, pierwszą. Niech będzie pierwszy materiał z pierwszą teksturą połączony, czyli 0101 Base Color, czyli BC. Łączymy z Diffuse Color, OK. Podobnie zrobimy z drugim materiałem, tylko tam wybierzemy drugi, czyli kulę. Widzę, że teraz normalka ma złą nazwę, ale zmienię ją później. Powinna być 0102. OK, teraz możemy dodać normalki do slotu Bump. Jednak Bump przyjmuje high mapy, czyli mapy wysokości. To są najczęściej obiekty, tekstury w skali szarości. My mamy tekstury przygotowane pod silnik gry, więc są to normalki. A więc, aby były przyjęte i zamienione poprawnie, wyświetlane były w taki sposób, w jaki będą w silniku, musimy dodać obiekty normal bump. To jest coś, co przekształca bitmapy na highmapy. OK, wybierzemy bitmapę tak jak wcześniej z base colorem, ale tutaj wybierzemy teksturę normalki. OK, open i połączymy z normal w tym przypadku. No, normal bumpa łączymy z bumpem, wiadomo. Tutaj wybieramy drugą normalkę. OK, domyślnie materiał nie wyświetla naszego materiału na obiekcie, jeżeli mamy go w viewporcie, a tylko na renderingu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy dużo modeli, no to tekstury obciążają podgląd podczas modelowania, podczas edycji obiektów.
ale jeżeli chcemy, aby koniecznie wyświetlił, to no to klikamy dwa razy na materiał i naciskamy tą ikonkę, pojawi się czerwony znacznik, który będzie oznaczał, że od razu w viewporcie będziemy widzieć podgląd materiału. Nie obciąży to zbytnio komputera, no bo mamy tutaj prosty jeden tylko obiekt. Aby przypisać materiały do nich, musimy ten ostatni materiał przyciągnąć, łapiąc za węzeł po prawej stronie. Czyli ten element po prostu przyciągając go na model i model jest podpisany od razu na ten. Mamy teraz model z materiałem. Możemy włączyć Edge Faces, żeby widzieć, jak wygląda bez siatki. Wygląda prawie dobrze, widać czerwone elementy. To są właśnie błędy, które będzie trzeba poprawić. Największy błąd znajduje się pod spodem kuli.